Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku Piotrek Besiekirski, nasz człowiek w Moto2. Sposób na garażowanie motocykli. Celofon opowiada o irańskich meczetach. Powiem tak, napawa mnie dumą to, że w świecie wyścigów motocyklowych pokazuje się coraz więcej Polaków, ale Piotrek, ty robisz nam dużo roboty i powiem ci, zaczynam do ciebie mówić per mistrzu. To dzięki. Te ostatnie sezony były dosyć skomplikowane, ale uważam, że naprawdę dobrze radzimy sobie ze wszelkimi przeciwnościami i ten rok zapowiada się naprawdę bardzo fajnie i można powiedzieć, te kroki stawiamy odrobinę bardziej ostrożnie, żeby nie popełnić żadnego błędu, który może nas kosztować kilka tygodni, a dlatego mam naprawdę dobre przeczucia co do tego sezonu. Ale tak ciekawi mnie jedna rzecz, bo jeździsz w Moto2. Czy pojawiają się już koło ciebie jacyś agenci, którzy myślą o tobie pod kątem, nie wiem, MotoGP? Jeśli chodzi o MotoGP, to ja szczerze mówiąc nawet o tym nie myślę, bardziej skupiam się na tym, co jest tu i teraz, ponieważ miałem dosyć takie problemy, może być częściowo ze stresem, ale rozwiązałem to w ten sposób, że po prostu nie myślę o tym, co jest dalej, w ogóle nie myślę o wyścigach, nie myślę w żaden sposób o wynikach, tylko skupiam się na treningach. Śmieszna rzecz wydarzyła się około miesiąc, dwa miesiące temu, kiedy rozmawiałem z trenerem i mówił, no, że według niego te wszystkie postępy, które robimy teraz w najróżniejszych kategoriach motocykli, czy to w motocrossie, czy na flat tracku, czy w trialu, czy na kartingu, i powiedział, że to od razu się przełoży na Moto2 i wtedy w mojej głowie zapaliła się taka lampka. No właśnie, zapomniałem w ogóle, że ja na Moto2 jeżdżę, że wiesz, tak wczuty byłem w ten rytm przygotowawczy, że w ogóle zapomniałem o wyścigach i myślę, że w pewien sposób jest to jednak dobre. Ale widzisz, bo tak ludzie sobie myślą, wsiada na motocykl, pogina tu na kolano, na łokieć, robi co tylko chce z tym motocyklem, ale wiesz, głowa to jest ważny element twojego przygotowania, bo tak naprawdę jesteś człowiekiem, który, no co tu dużo mówić, naraża życie chwilami. Tak, głowa tutaj ma bardzo duże znaczenie. Trzeba pamiętać o tym, że jest to dosyć nietypowy sport, ponieważ dużą rolę gra tutaj i fizyczne przygotowanie, i czucie, ale jednocześnie głowa, więc te trzy aspekty, można powiedziałbym, są na równi. Nie jest to sport jak, załóżmy, bieganie, gdzie głównym aspektem jest po prostu wydolność fizyczna danego zawodnika, a tutaj dużą rolę grają właśnie te wszystkie rzeczy i spokojna głowa powoduje, że czucie motocykla jest znacznie lepsze, wszystko wychodzi dużo łatwiej. I myślę, że unika się też takiego zafiksowania na jakichś problemach z setupem, co powoduje, że próbujemy trochę pracować dookoła problemów i minimalizować straty. A czasem może się zdarzyć tak, że ktoś jest zestresowany, nie ma specjalnego czucia z motocyklem, skupia się bardzo na jednym problemie, który może się okazać, że jest łatwy do rozwiązania po prostu inaczej ustawiając ciało do zakrętu, czy przejeżdżając odrobinę inną linią. Piotrek, mówisz to w taki sposób, jakbyś ty zaczynał karierę. To jest bardzo ciekawe, bo jeździsz w wyścigach już dość długo i pojawiają się nowe jakby kłody rzucone pod nogi, bo człowiek zaczyna coraz więcej rozumieć, coraz bardziej myśleć i stara się być coraz bardziej doskonałym, bo jednak konkurencja nie śpi, tam trzeba po prostu naprawdę ostro poginać. I jak byś powiedział ludziom, którzy zaczynają jazdę na motocyklach, myślą, że wszystko już wiedzą, a potem się okazuje, że dopiero się będą uczyli. Ja szczerze mówiąc od początku
na samym początku wydawało mi się, że wiedziałem już praktycznie wszystko, że zostały mi tylko jakieś detale, ale tak naprawdę całe w ogóle pojęcie i perspektywa, z której patrzyłem na świat motocyklowy, była zupełnie inna, więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby zostawić otwartą głowę i też trzeba pamiętać o tym, że jest to jednak sport, gdzie jest relatywnie mało specjalistów, on jest dosyć nowy, bardzo szybko rozwijający się, więc cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy i co teraz jest prawdziwe za 5 lat może już nie być, więc myślę, że najważniejsze w tym jest ta otwartość umysłu i cały czas skupianie się na tym, żeby to zrozumieć, a nie uważać, że już jest ekspertem. A wiesz co, zawsze od początku, jak się spotykamy, powala mnie twoja skromność. Jesteś skromnym człowiekiem, mimo że powinieneś trochę z zadartym nosem chodzić w świadku wyścigów motocyklowych, ale ta skromność jest niesamowita. Zadam ci jeszcze jedno pytanie, bo zmieniło się coś w Moto2, pojawiły się silniki Triumfa. Jak je oceniasz? O, Iran, tutaj akurat różnica była ogromna i myślę, że tych motocykli nie można porównywać jak tą samą kategorię, ponieważ prowadzi się zupełnie inaczej, ale mi szczerze mówiąc bardzo to podchodzi. I o ile sama praca silnika jest strasznie fajna, ta moc maksymalna faktycznie trochę się zwiększyła, ale najbardziej odczuwalna jest jego elastyczność i to, że chociaż można jechać na przykład na jednym biegu więcej w zakręcie, czy w wolnych zakrętach, żeby ten silnik był odrobinę łagodniejszy na niższych obrotach, a on i tak ma wystarczająco dużo mocy lub przez to, że spokojniej pracuje, można zmieniać biegi w złożeniu, bo nie destabilizuje aż tak bardzo motocykla. I chociażby ten system Ride by Wire bardzo ułatwia sprawy, jeśli chodzi o redukcję w złożeniach, bo wiadomo, nie trzeba wtedy używać sprzęgła. Więc dużo się tutaj zmieniło, ale poza tym w prowadzeniu, ponieważ to, co czuć z mojego odczucia, cały motocykl ma znacznie niżej osadzony środek ciężkości, więc wrażenie jest takie, jakby on ważył mniej więcej tyle samo, może był odrobinę cięższy, odrobinę lżejszy, ale wydaje się, jakby to wszystko było skoncentrowane na górze. Więc ten motocykl na hamowaniach, na przyspieszaniach powiedziałbym, że waży mniej więcej tyle samo w moich odczuciach, ale na przekładkach jest dużo lżejszy, dużo stabilniejszy i też ten sam węższy silnik pozwolił na to, że ta rama jest ustawiona prosto, przez co też jest i sztywniejsza i pozycja na tym motocyklu mi akurat dużo bardziej odpowiada z tego. Jak sądzisz, czy ci, nie wiem, nawet doktor, czy to jest facet, który miał, bo już w tej chwili nie będzie jeździł, podobne dylematy do twoich? To znaczy? Dylematy dotyczące psychiki. Myślę, że nie. I to, co on powiedział, no jego ojciec był takim, można powiedzieć, imprezowym typem człowieka. I to, co powiedział, że może nie był najlepszym ojcem, ale to, czego się od niego nauczył, to żeby wszystkiego nie brać za poważnie. I myślę, że to jest to, co pozwoliło Rossiemu tak długo siedzieć w tym sporcie i przez praktycznie 90% swojej kariery być na szczycie, bo kiedy coś go próbowało strącić z równowagi, on się nie dawał, bo po prostu myślę, że to nie było tak, że on był bardzo silny, bardzo wytrzymały na to, tylko unikał tych rzeczy. To nie jest tak, że one jego uderzały, a on dalej śmiało stał w bezruchu, tylko po prostu można powiedzieć, stawiał krok w lewo, krok w prawo i te wszystkie przeciwności takie psychiczne, można powiedzieć, go nie dotykały i był w stanie jeździć bardzo długo z uśmiechem na twarzy, a jednak wielu zawodników nawet po 30 się już męczy psychicznie na wszystkich wyścigach i kiedy ludzie się go pytali, czemu wciąż jeździ, pomimo tego, że ledwo co walczy o punkty tam w ostatnim sezonie, to powiedział, że on teraz już jeździ tylko dla siebie i przejdzie na emeryturę wtedy, kiedy już nie będzie czuł fanu z jazdy. I jak powiedział, że teraz mu nie sprawiało już aż takiej przyjemności jeżdżenie na motocyklu, więc przeszedł do samochodów. Cóż mogę powiedzieć? Życzę ci, żeby śpiał się po tych szczeblach kariery jak najszybciej. Tam pewnie ktoś z tej grubej już formuły myśli o nowych zawodnikach. No miejsce się zwolniło, nie ma Rossiego. Zatem życzę ci tego, żebyś też ten spokój wewnętrzny opanował do perfekcji, no i żebyś się wyluzował w dużej mierze, chociaż nie imprezował tak jak tamta rodzinka. Piotrek, czat po prostu. Dzięki wielkie, że zechciałeś nas odwiedzić. Dzięki, zawsze chętnie. Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych.
Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Przechowywanie motocykla to jest pewien problem. Motocykle czasami mają przytulne garaże, od chociażby jak ten gościnny garaż Neo, ale bardzo często jest tak, że motocykle stoją na ulicy. Jadąc przez Warszawę widuję takie sprzęty, które stoją na ulicy. Problem zaczyna się też wtedy, kiedy tych motocykli mamy więcej. Trzeba je gdzieś przechowywać, trzeba gdzieś je postawić. No i w garażu, w którym normalnie trzymacie własne auto, pojawia się pewien kłopot, no bo w tym garażu aż tyle miejsca nie ma, żeby zmieścić 4 motocykle plus samochód. Łukasz, firma, w której pracujesz, ma takie garaże, które można zamontować na podwórku bez żadnego zezwolenia. Dokładnie tak. Firma Das Company posiada w swoim asortymencie produkty, jakim są namioty. Namioty jest to tak prosta sprawa, że rozkładamy je w kilka godzin i ten problem, o którym wspomniałeś, przestaje istnieć. Dokładnie. Pokazywaliśmy już w autoportrecie Ostrego garaże dla samochodów. Mamy takiego przyjaciela Janka, który trzyma 3 samochody w 3 takich garażach od wielu, wielu lat. One się naprawdę bardzo dobrze trzymają. To teraz pytanie do Ciebie, bo wiadomo, te motocykle są mniejsze, można taki garaż zbudować w dowolnym rozmiarze. Czy można zamówić taki garaż motocyklowy o wymiarze dowolnym, czy są jakieś tam standardy? Oczywiście są ograniczenia, czy to jeżeli chodzi o szerokość i wysokość, natomiast jeżeli chodzi o długość namiotu, to de facto możesz mieć kilkaset metrów namiotu i poszerzać swoją pasję no, na tyle, na ile będziesz chciał. Także... To wiesz, można w takim długim garażu nawet w zimie trochę pojeździć, jeżeli będzie miał, jak powiedziałeś, 100 metrów. Łukasz, czy składanie takiego garażu jest skomplikowane, czy to jest po prostu rzecz, którą się robi intuicyjnie, czy do takiego zestawu dostajemy pełną instrukcję? Powiem tak, część osób sobie z tym radzi, bo jest to, tak jak zawsze mówimy, dziecinnie proste. Natomiast część osób woli, żeby ktoś zrobił to za nich. Jeżeli chodzi o nas, o produkt, zawsze klient dostaje instrukcję. Instrukcja jest na tyle prosta, intuicyjna, że jest w stanie sobie sam lub z kimś znajomym poradzić, rozłożyć taki namiot. Także nigdy nie było czegoś takiego, że klient nie zrobiłby tego sam, bo by się nie dało, bo byłoby to zbyt skomplikowane. Zazwyczaj dzieje się to bardzo intuicyjnie. Czy jest taka możliwość, że wasi technicy przyjadą i poratują człowieka przy montażu? Bardziej współpracujemy z firmami, które świadczą sam montaż, tak? Więc jest taka możliwość, żeby się umówić i my pomagamy w kontakcie z tymi firmami. Także tak to wygląda. Ważną rzeczą przy montażu takiego garażu jest odpowiednie ukotwienie go. No bo wiadomo, mamy ostatnimi czasy dosyć wichrowe zimy, ale nie tylko zimy i taki garaż mógłby odfrunąć. Ważne jest to, żeby go dobrze zamocować do ziemi. Jeżeli mamy takie wkręcane kotwy, to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań. Jedno z lepszych rozwiązań, natomiast tak jak pokazał odcinek z panem Jankiem, no tam była podłoga, także tam już w ogóle było profesjonalnie. Rodzajów przykotwienia jest mnóstwo, to zależy od inwencji twórczej, natomiast trudno jest mi powiedzieć tutaj o konkretnym jednym przykotwieniu rodzaju, ponieważ podłoży jest mnóstwo, tak? Niektórzy kładą, czy też stawiają namiot na betonie, niektórzy kładą, stawiają namiot na ogródku, także tutaj zależy od podłoża. No wiesz, ale z tym ogródkiem to warto pamiętać też o tym, że no wysypcie chociaż jakiś żwir pod tym namiotem, żeby wilgoć tak bardzo nie atakowała motocykla czy samochodu. Słuchaj, to jest genialna sprawa. Ja się przyglądałem tym konstrukcjom. One są bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. To pokrycie jest z materiału, który ma no, dużą wytrzymałość na starzenie. Często przyrównujemy poszycie do poszycia, jakie występuje na naczepach tirowych. I także wyobrażając sobie namiot, jeszcze nie mając go, można w ten sposób pomyśleć, tak, że jest to po prostu zbliżone do naczepy tirowej. A czy kolorystyka jest jedna i jedyna słuszna? Jeżeli chodzi o kolor, oczywiście jest gama ograniczona, natomiast w naszym kreatorze można sobie to powybierać, zmienić kolor dachu, bocznego poszycia, maskownic, także możliwości jest wiele.
jak wiele takich namiotów motocyklowych już udało wam się sprzedać? Nie mówię o konkretnej ilości, to są bardzo duże ilości. Czy ludzie wiedzą o tym, że mogą tak chronić własne pojazdy? Zazwyczaj namiot jest tam, gdzie jest potrzeba. Sprzedaliśmy już tysiące namiotów dla różnych potrzeb. Często teraz zdarza się, że klienci kupują namiot stricte pod garaż, ponieważ jest to najszybsza metoda na to, żeby zabezpieczyć swój piękny samochód czy też motocykl pod właśnie takim namiotem. Odpowiadając na twoje pytanie, sprzedaliśmy ich już bardzo dużo. Dobrze, tak na wszelki wypadek, tu się pojawi adres facebookowy. Gdybyście państwo stwierdzili, że taki garaż wam jest potrzebny, proszę bardzo, odezwijcie się, Łukasz was obsłuży, powie o możliwościach, no i być może od tego momentu wasz ukochany sprzęt jeżdżący będzie się czuł jak rybka, ale nie w wodzie. Dzięki bardzo, Łukasz. Dziękuję bardzo. Kolejne spostrzeżenia Artura, zwanego celofanem z Iranu. Tym razem, jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, zajmiemy się architekturą, także pewnymi kulturowymi kwestiami, bo meczet to miejsce, do którego można wejść, ale też trzeba wiedzieć, jak się zachować, a my no, nie od razu wiemy, czy ktoś cię wprowadził w to, jak należy się zachować. Może nie do końca wprowadził, dlatego że tutaj jest podobnie jak w Turcji, tylko bardziej restrykcyjnie. Są meczety, do których turysta nie wejdzie, bo to jest zakazane po prostu, chyba że z osobą, która tam mieszka, tak, wtedy można się zapytać i wejść. Z tym, że to wygląda tak, że ludzie tam, to są bardzo głęboko wierzący ludzie, modlą się, a ja stoję jak taki turysta i się patrzę, co oni robią. Nie jest to komfortowe dla mnie. Więc raz tak zrobiłem, usiadłem gdzieś tam w kąciku, posłuchałem, popatrzyłem, co robią. Natomiast są miejsca kultu religijnego, które jednocześnie są wizytówką jakiegoś miasta. Jeśli dobrze pamiętam, w Shiraz jest takie miejsce, natomiast nie pamiętam, czego bardzo żałuję w tej chwili, nie pamiętam, jak się meczet nazywa. Natomiast jest to miejsce, do którego można wejść, z tym, że aparat fotograficzny czy kamerę trzeba zostawić w przechowalni. Można z telefonem wejść, ale z dużymi przedmiotami nie. I wygląda to tak, że kobiety mają swoje miejsce, czyli nie mieszają się tam w ten sposób ludzie, że i mężczyźni, i kobiety razem się modlą, a mężczyźni mają swoje miejsce. No dobrze, ale to ważne pytanie, bo no, nie znasz tej kultury, nie znasz zasad zachowania w meczecie. Czy zdarzyło ci się zrobić jakieś faux pas, popełnić jakieś faux pas i czy jak cię potraktowano w tej sytuacji? Ze zrozumieniem, czy ktoś się na ciebie obraził? Pewnie, że mi się zdarzyło, dlatego że meczety nie tylko służą tym ludziom do modlitwy, ale służą też do odpoczynku, więc zdarza się, że wchodzi się do takiego miejsca, tam człowiek sobie leży, śpi, czyta książkę, robią tam jest po prostu chłodno między innymi, więc jak jest gorąco na zewnątrz, przychodzą tam ludzie odpoczywać, wyciszyć się przed albo po całym dniu. No i wszedłem do takiego meczetu, zrobić to samo dokładnie co oni, usiadłem sobie. Natomiast za jakiś czas przyszedł muła, zdaje się, nazywa się taki świątobliwy człowiek, i zaczął odprawiać nabożeństwo swoje. No to się inaczej tam nazywa, ale niech uznajmy, że tak. Zaczęli schodzić się mężczyźni i tak coraz bliżej mnie, aż w końcu znalazłem się między nimi. Muła tak popatrzył na mnie tylko, nawet nie groźnie, tylko taki wiedział, że nie jestem swój. No i zrozumiałem, że to warto by odejść, powiedzmy, żeby nie przeszkadzać, ale to jedyne takie zdarzenie było. Dobrze, to budowle, mówiliśmy już o ciekawych budowlach, o meczetach, droga, która najbardziej cię urzekła, ale taka droga, którą też poleciłbyś innym ludziom. Jedźcie, zobaczcie to. Dużo jest tam takich dróg. Jest Halus Road, chyba to się nazywa. To jest droga kultowa dla ludzi stamtąd. Ona leży na północy Iranu i prowadzi przez góry pięknymi wąwozami. Coś jak Bikas w Rumunii, jak już kiedyś tam porównywałem, tylko że od dużo, dużo dłuższa i o wiele piękniejsza. Jedynym minusem jest to, że tam bardzo dużo ludzi przyjeżdża i są korki, ale raz na pewno warto przyjechać.
przebić się przez korki. Dobrze, to teraz jeszcze słówko na temat tego, jak planowałeś trasę. Czy ktoś ci radził? Czy patrzyłeś w jakieś przewodniki? Nie, czy totalny freestyle? Nie, nikt mi nie radził, ale przygotowywałem się do tego. Czytałem internet. W internecie różne informacje, niepolskojęzyczne, jest translator przecież. Tam wyszukiwałem miejsca, do których chciałbym pojechać, zaznaczałem to na Google Maps, a później ściągałem namiary do GPS-u. Jak się zdarzyło, że po drodze wtedy tam zawitałem. Z tym, że to jest taki chybił trafił, dlatego że co się jednemu podoba, to dla drugiego nie ma wartości i na odwrót przecież. Ale co, poleciłbyś ludziom najpierw grzebanie w internecie, tak jak ty to robisz, szukanie miejsc, które ich interesują? No wiesz, jedni szukają jakichś rozrywek, a inni szukają kontaktu z naturą. Czy są tam jakieś, no, w naszym pojęciu, dyskoteki? Tego nie wiem, nie jestem dyskotekowy. Myślę, że w stolicy, w dużych miastach są takie miejsca. A czy, jeżeli jedziesz z kobietą, czy kobieta tam może też się czuć bezpieczna? Myślę, że tak. Tak, zresztą czytałem o kobietach, które samodzielnie pojechały do Iranu i wróciły i żyją, nic się nie stało. Więc to jest jak najbardziej realne, możliwe i bezpiecznie tam jest na pewno. Dobrze, teraz ostatnie pytanie. Jakie plany na rok 2022? Czy możesz już zdradzić częściowo? Plany to są takie, że bywa, że są, a bywa, że ich nie ma. Jedno wiem na pewno, gdzieś pojadę. Liczę na to, że to będzie długa podróż, chociaż tutaj muszę jakby mieć na uwadze całe moje inne życie, czyli pracę i różne obowiązki. Ale tak, pojadę gdzieś. I to na pewno będzie na wschód, południowy wschód. Ach, Arturze, pozostaje pozazdrościć pasji tego szaleństwa. Też czasami zdarza mi się polecieć w drogę, ale jestem chyba trochę zbyt strachliwy, żeby pojechać do kraju, o którym nic nie wiem nic o kulturze tego kraju, a on to robi na bieżąco, na żywo, dostosowuje się, wraca, jak widać, cały zdrowy i żywy wraz ze swoim ukochanym motocyklem. Dzięki wielkie, Artur. Dziękuję.